Yatak efendim, bırakın Cita Barbie Bey Blanstrom Extra. Radyo Konfika. Dobry wieczór Państwu, Antoni Opaliński, zapraszam na świat w powiększeniu, łączymy się z Waszyngtonem, tam jest Pani Irena Lasota, Polska. Lasota, witamy Lasotę. Dobry wieczór, dzień dobry. Lasota. Dobry wieczór, dzień dobry, u nas słońce i mróz. Słońce i mróz. A u nas bez słońca za bardzo i bez mrozu, ale porozmawiać możemy. Chciałem się najpierw dowiedzieć, czy te roszady rosyjskie, które zdaje się nie są specjalnymi roszadami, bo wszystko ma zostać po staremu, zostały jakoś zauważone i zinterpretowane w Ameryce. Zostały na pewno zauważone, natomiast co do interpretacji, to trzeba powiedzieć, że między wszędzie jest to samo. To znaczy są zdania, są podzielone, znaczy zauważone jest, i interpretowane co najmniej, że Putin wykonuje różne ruchy, żeby utrzymać się u władzy no, co najmniej więcej niż 4 lata, bo obecna konstytucja, czy obecne prawo, czy obecny układ... Lasota na temat Putina. Państwo zobaczą, że u ruskich, co się dzieje, to Ameryka wszystko wie. No, trzeba powiedzieć, że interpretacje są na całym wachlarzu. Jedni mówią dlatego, że czuje się wyjątkowo silny, inni dlatego, że oczywiście czuje się wyjątkowo słaby. Natomiast na pewno pewne roszady są istotne, w sensie, że aczkolwiek Putin zostanie, kto będzie wokół niego, nie jest takie pewne. Kilka godzin temu przyszła wiadomość, że ustąpiono jeden z jego najstarszych współpracowników, Juri Czajka, czyli prokurator naczelny. No ale też trzeba zwrócić uwagę, że te przesunięcia odbywają się wśród panów, którzy są po 60, bliżej 70. Natomiast na przykład zastępują ich, no nie Putina, panowie troszkę młodsi. Ale powiedziałabym, że komentatorzy, w którym ja ufam, Lasota, Lasota, nie robili żadnych specjalnych błędów, to wspaniała Lasota. Interpretacja, że Putin wykonuje te ruchy, dlatego że czuje się silny, ale wie, że musi... Alina Yahira Lasota. Więc nikt się oczywiście nie spodziewa... Alina Yahira Lasota. Ani reform, w sensie dosłownym, ani zmiany polityki. Z tym, że jeżeli będzie zmiana polityki, to nie będzie polityka, większa polityka siły niż słabości. To jest wszystko z Ameryki. Ten głos jest z Ameryki, dlatego są takie psychologicznego, jakieś spadania i wojskowego zachodu. Do tego właśnie jest potrzebny ten wyjazd Putina w czwartek do Jerozolimy, gdzie spotka się z najważniejszymi przywódcami świata. A to ciekawa perspektywa, bo my przede wszystkim patrzymy na to spotkanie w Jerozolimie tutaj w Polsce z tej naszej polskiej Alina perspektywy. Alina Yahira Lasota. Rozważań na temat tego, czy Putin znów postanowi zająć się historią Polski i coś ciekawego, a kłamliwego powiedzieć. Ciekawego, a kłamliwego od Putina. Polityków. Tak, no Alina Yahira Lasota. Zakładanie, że ta Jerozolima, to spotkanie, mówimy o forum 23, jest jakoś mocno związane z Polską. Nie, no niestety muszę obrazić się dumę narodową Polski, mówiąc, że Polska tu nie jest najważniejsza. Alina Yahira Lasota. Tej całej awantury. Alina Yahira Lasota. Kilka rzeczy, które to znaczy, naprawdę w tej chwili może w Polsce to wygląda, jakby Polska była ośrodkiem wszystkich konfliktów światowych, ale naprawdę takim ośrodkiem jest Bliski Wschód. Izrael jest niezwykle ważny z kilku powodów, między innymi dlatego, że sprawy irańskie, syryjskie i irackie bardzo dotyczą Izraela. Alina Yahira Lasota. Izraelu, który zależy cała przyszłość premiera Netanyahu, ponieważ jeśli przegra, to nie tylko, że przegra, ale może skończyć w więzieniu. I teraz jego największym sojusznikiem w tych wyborach może okazać się właśnie Putin. Ja nawet byłam zdziwiona, że w Polsce bardzo mało mówi się o takiej młodej pannie imieniem Naama i nazwiskiem Isahar, ponieważ wydaje mi się, że ona jest od kilku tygodni, a teraz miesięcy, a teraz będzie podstawowym
atutem w Jerozolimie, dużo bardziej niż rewizjonistyczna taką historia Polski. Mianowicie nie wiem, czy słuchacze wiedzą, o kim ja mówię. Myślę, że moglibyśmy im powiedzieć. Dobrze, więc jest to młoda Izraelka, która przejazdem przez Moskwę, nawet nie wychodząc ze strefy pogranicznej, została aresztowana, skazana na 7 lat więzienia za to, że miała przy sobie kilka gramów marihuany. I cały Izrael jest teraz wytapetowany zdjęciami na Mensachach, ale też widać, że jest to rozgrywane, ponieważ Netanyahu spotyka się z rodziną, wysyła telegramy do damy, która siedzi w więzieniu. I w tej chwili już zaczęły pojawiać się coraz poważniejsze głosy, że być może Putin nie przywiezie młodej Naamy do Izraela, ale być może ogłosi, że w ramach prezentu dla Netanyahu obejmie ją amnestią, wypuści ją z więzienia. No to są rzeczy, powiedziałbym, dla wyborców 100 razy ważniejsze od tego, co mówił czy nie mówił ambasador Lipski. To jest jedna rzecz. Następna rzecz jest to, że w około 12, jeżeli nie więcej, do 15% głosujących w Izraelu, to są byli obywatele Związku Radzieckiego, rosyjskojęzyczni, i Putin ciągle ma olbrzymi wpływ na nich. Następną rzeczą jest to, że tam będzie i Macron, i będą Niemcy. I dla Putina to jest bardzo ważne. Te 10, 15, 20 minut, kiedy będzie tam występował, to będzie rozgrywane, pamiętajmy, w Moskwie, powtarzane w telewizorach godzinami przez następne kilka tygodni. Czyli Putin zaprezentuje się jako szanowany przywódca europejski czy światowy. To, że nie będzie tam Polski, to jest, ja to gdzieś napisałam, że to właściwie tylko bardzo dobrze świadczy o Polsce, bo po to, żeby Polska mogła tam być, to Polska albo musiałaby się ukłonić, albo przemilczeć. Ja mam myśli właśnie to, że prezydent Duda powiedział, że nie pojedzie, jest bardzo słuszne. Mi się wydaje, że ambasador Magierowski świetnie sobie poradzi, natomiast lepiej nie być w tym towarzystwie, w którym naprawdę, moim zdaniem, nie będzie się obchodzić Holokaustu, Auschwitzu, wyzwolenia, tylko będzie to kolejne spotkanie międzynarodowe, na którym będzie się omawiał sprawę Iranu, Iraku. A zwróćmy też uwagę, że właśnie przed samym przyjazdem, chyba 2-3 dni temu, Izrael wypuścił po cichu, ale na tyle, że Rosja była z tego bardzo zadowolona, kilku więźniów syryjskich. Rosja jest po stronie Syrii, więc te się odbywają duże rzeczy i ja bym na miejscu i przeciętnych ludzi w Polsce, i polityków nie przeżywała tego, że Polskę tak potraktowano, bo tutaj Polska jest naprawdę takim narzędziem do tego, żeby wzmocnić Putina. Zastanawiam się, jak w takim razie analitycy amerykańscy odbierają fakt, że prezydent Trump kilkakrotnie dość mocno poparł. Nie chodzi o to, że Izrael, tylko że właśnie Ameryka rząd premiera Netanyahu. Czy to jest tak, że o tych rosyjskich związkach izraelskiego premiera, o jego zależnościach tutaj od prorosyjskiego elektoratu w Waszyngtonie nie ma na ten temat świadomości? Jest, tylko właśnie o to chodzi, że to jest Bliski Wschód. Tutaj wszyscy walczą o rękę panny. Panną w tym razie, panna. W tym wypadku jest Netanyahu. Netanyahu jest panną. Trumpa są jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ o ile Putinowi nie zależy na niczyich głosach w Rosji, w żadnych wyborach, to Trumpowi jednak zależy na głosach żydowskiej community w Ameryce, która wprawdzie liczebnie nie jest taka istotna, ale co wierzy i Trump, i Putin, ma duże wpływy w mediach i Trump bardzo by chciał jednak, żeby żydowskie ośrodki, żydowskie organizacje bardziej go popierały w Stanach niż teraz. Ale sam Trump, jak wiemy, nie jedzie, wysyła wiceprezydenta Pence'a, który w tym wypadku będzie jak najbardziej reprezentował właśnie Trumpa, a nie, powiedzmy sobie, jak niektórzy podejrzewają poglądy ewangelików czy kogoś. Nie, on tam jedzie i nie wykluczone, że to wszystko jakoś znowu się zbiera w jakiś krok dotyczący Bliskiego Wschodu, dotyczący słynnego planu izraelskiego, który miał powstać już 2 lata temu. Więc to jest tak zwane hot politics, tylko nie wiadomo, czy w ogóle będzie coś takiego interesującego. Bardzo dziękuję pani Irena Lasota dla Polskiego Radia 24, prosto z Waszyngtonu.
Dziękuję uprzejmie. Powtórka programu. Autopromocja. Stacje cywilizacji trwa. Kolejne tematy podają drzwiami i oknami. I właśnie o tym jest audycja Terlikowski na froncie. W środę po 20:00. Tomasz Terlikowski. Autopromocja. Dziękujemy pani Irenie Lasocie.